nazywam się Sylwia Wojewódzka, jestem przewodnikiem po Płocku i okolicach, a dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć tragiczną historię tego miejsca. Dzisiaj w okolicach Brudzenia Dużego, w lesie, w otulinie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, tuż obok rezerwatu Brudzeńskiej Jary. Moimi plecami widzicie Państwo krzyż. Dlaczego on tutaj stoi i jaką mroczną historię w sobie skrywa? Posłuchajcie. Przenieśmy się wstecz o kilkadziesiąt lat. Jest styczeń 1945 roku. Druga wojna światowa zmierza ku końcowi. Wojska rosyjskie stoją wzdłuż linii Wisły. W tym czasie grupa nieznanych sprawców zabija miejscowego komendanta z żandarmerii niemieckiej. Podczas tego samego napadu ranny zostaje komisarz obwodowy Hugo Reich. Reich jako przywódcę bandy wskazuje męża Heleny Przybylskiej, który to zostaje aresztowany i przesłuchany na miejscowym posterunku żandarmerii. Następnego dnia zostaje wraz z pięcioma innymi więźniami zaprowadzony do pobliskiego lasu, skąd słychać było wybuchy i strzały. Miejscowa ludność domyślała się, że więźniowie zostali straceni, ale poszukiwań ofiar nie przeprowadzono, nawet po wkroczeniu wojsk rosyjskich. Dopiero z końcem lutego 1945 roku, podczas obławy prowadzonej w miejscowych lasach przez ówczesną milicję, odnaleziono ciała ofiar. Grobem była jaskinia, wykopana w zboczu jaru, starannie zamaskowana ziemią i gałęziami. Lekarz przeprowadzający oględziny miejsca zbrodni stwierdził, że ofiary zostały zapędzone do jaskini, a następnie wysadzone ręcznymi granatami. Świadczyły o tym porozrywane kończyny. Pomnik przypominający o tej straszliwej zbrodni znajduje się tuż nad jarem. Na obelisku widzimy tablicę, z której możemy odczytać imiona, nazwiska oraz wiek poległych. Nie doczekali końca tej straszliwej wojny. Szczątki ofiar zostały przeniesione i pochowane na pobliskim cmentarzu w Bątkowie Kościelnym.